spójrzmy na podpunkt C. No tutaj widzimy, że nas interesują x. Mamy przepis na wyznaczenie x, czyli każdego x wyznaczymy z takiego wzoru 2 razy n odjąć 1. No czyli musimy wiedzieć, no co tutaj jeszcze nam powiedziano na temat litery n. Wiemy, że n należy do zbioru liczb naturalnych, czyli liczby naturalne to 0, 1, 2, 3, 4, no i tak dalej, ale tu mamy pewne ograniczenie. N musi być mniejsze od trójki, czyli jeżeli narysujemy oś liczbową, no i teraz mamy zaznaczyć liczby mniejsze od 3, no to gdzieś zaznaczmy sobie trójkę. Jeżeli mamy znak mniejszości, to wtedy kółeczko będzie otwarte, bo to oznacza, że ta liczba nie należy do naszego przedziału. Gdyby było n mniejsze bądź równe 3, to wtedy kółeczko musiałoby być zamalowane. No i teraz nas interesują liczby mniejsze od 3, czyli 2, 1, 0 i tak dalej, czyli te liczby będą po stronie lewej. Tu byśmy umieścili dwójkę, jedynkę, tu byłaby czwórka, piątka, szóstka, czyli liczby większe. I my teraz z tego przedziału, który mamy narysowany tutaj, chcemy wybrać liczby naturalne, ponieważ n musi nie tylko być mniejszy od trójki, ale pod n muszą być liczby naturalne, czyli oba te warunki muszą być spełnione. No to liczby naturalne to będzie 0, patrząc na to, 1 oraz 2. Trójka, co prawda, będzie naturalna, ale nie spełnia tego warunku, czyli nie jest mniejsza od 3, no bo trójka jest równa 3, tak? Czyli to już nas po prostu nie interesuje, czyli dzięki temu wiemy, że n to będzie albo 0, albo 1, albo 2. No i teraz w miejsce n podstawiamy, czyli x równa się 2 razy 0 odjąć 1, czyli 2 razy 0 to będzie 0, 0 odjąć 1 to minus 1. Następnie podstawiamy jedynkę, czyli 2 razy 1 odjąć 1, czyli 2 odjąć 1, no to będzie 1. I jeszcze pod n podstawmy dwójkę, czyli mamy 2 razy 2 odjąć 1, czyli 4 odjąć 1 to będzie 3. Czyli podsumowując, zbiór C będzie zbiorem 3-elementowym. Mamy tutaj minus 1, 1 oraz 3. Spójrzmy na podpunkt kolejny. Także najpierw spójrzmy sobie na to. Wiemy, że n musi należeć do zbioru liczb naturalnych i n musi być mniejsze od 9. No to rysujemy sobie ośkę, mamy dziewiątkę, mamy znak mniejszości, czyli kółeczko jest otwarte, czyli dziewiątka do tego przedziału nam należeć po prostu nie będzie. No i nas interesują liczby mniejsze, czyli mniejsze od dziewiątki to 8, 7, 6, czyli wszystkie liczby po stronie lewej od 9, czyli zaznaczymy sobie to w ten sposób. No i mają być liczby naturalne, czyli mamy tak 0, 1, 2, 3, 4, o żebym zmieściła, 5, 6, 7, 8, no bo dziewiątka już tutaj należeć nie będzie. No i skoro teraz już mamy n, to możemy spokojnie wyznaczyć x, czyli na początek w miejsce n podstawimy 0, czyli x to będzie 1 przez 0 plus 1, czyli mamy 1 przez 1, no czyli jedynkę. Następnie podstawimy 1, czyli mamy 1 przez 1 plus 1, czyli 1 drugą. Teraz podstawiamy dwójkę, czyli 1, no może od razu obliczmy, 2 plus 1 to 3. Następnie podstawiamy, tu już podstawiliśmy 0, 1, 2, teraz podstawmy trójkę, czyli 3 plus 1 to 4, czyli mamy 1 czwartą. Podstawmy czwórkę, czyli mamy 1 piątą. Podstawmy piątkę, czyli mamy 1 szóstą. Podstawmy szóstkę, czyli mamy 1 siódmą. Siódemkę, czyli mamy 1 ósmą. No i jeszcze ósemkę, no to się pojawi 1 dziewiątka. 1 dziewiąta oczywiście, czyli D. Zapiszmy te elementy, mamy tak 1, 1 druga, 1 trzecia, 1 czwarta, 1 piąta, 1 szósta, 1 siódma, 1 ósma oraz 1 dziewiąta. No dobra, lecimy dalej. Podpunkt E spójrzmy.
Tu także mamy wzór na wyznaczenie x, ale zauważcie, że tu mamy pewne ograniczenie dla x, czyli x musi być liczbą naturalną. Czyli jeżeli tutaj sobie obliczymy i otrzymamy jakiś wynik, no to musimy zadbać o to, żeby tym wynikiem właśnie była liczba naturalna. No bo tu mamy podane, że pod n możemy podstawić dowolną liczbę naturalną, czyli 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, ale musimy zadbać o x. Czyli zobaczmy, jeżeli pod x, pod n oczywiście podstawimy 0, to mamy 3 odjąć 0 podzielić przez 2. No to 3 odjąć 0 to będzie 3 przez 2, czyli 3 drugie, ale 3 drugie to nie będzie liczba naturalna, a x tą liczbą naturalną być musi, czyli to nam nie odpowiada. No dobra, teraz mamy jedynkę, czyli x równa się 3 odjąć 1 podzielić przez 2, 3 odjąć 1 to będzie 2, 2 drugie to będzie 1 i to już jest liczba naturalna, czyli jedynka jak najbardziej nam tutaj odpowiada. Jeżeli podstawimy dwójkę, no to 3 odjąć 2 to 1, czyli otrzymamy 1 drugą. To też nam nie bardzo pasuje. Natomiast jeżeli pod n podstawimy trójkę, no to nasz x będzie równy 3 odjąć 3 przez 2, 3 odjąć 3 to 0, 0 podzielić przez 2 to będzie 0, no i 0 jest liczbą naturalną, czyli w tych dwóch przypadkach liczbę naturalną otrzymaliśmy. No jeżeli będziemy podstawiali inne, czwórkę, piątkę, szóstkę, no to już tych liczb naturalnych nie otrzymamy, czyli tak naprawdę zbiór E będzie zbiorem dwuelementowym, czyli tu należy 0 oraz 1.